Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam na kolejnej konferencji prasowej, która została zorganizowana pod hasłem Edukacja ekologiczna, elementem projektu pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w siedliskach Kołębku oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. Z ogromną dumą patrzę na nasze przedsięwzięcie, którym dzisiaj Państwo gościcie już część z Państwa po raz kolejny. Z dumą patrzę, że w miejscu u nas na Mazurach może powstać inwestycja, która powstaje z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. W miejscu, w którym możemy z jednej strony mówić Mazury, cud natury, ale z drugiej strony możemy mówić segreguję Mazury, ratuję. Podnosi się nasz komfort życia, na jakość życia. Wówczas mówimy o rozwoju. No niestety nie zawsze tak się dzieje. Odbywają się zmiany, które pogarszają nasz status, wówczas mówimy o upadku. Historia uczy nas, że każdy upadek poprzedzony był okresem intensywnego rozwoju. Jednym z elementów tego programu jest program wychowawczy. Program wychowawczy, którego celem jest wsparcie procesu, nie pojedynczego działania, ale tak jak wyprowadzono to z definicji wychowania, całego procesu działań ukierunkowanych na osiągnięcie pożądanych przez nas zmian. Projekt edukacyjny prowadzę właśnie pod taką dosyć długą nazwą opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w siedliskach Kołoełku. A pod tą nazwą tak naprawdę właśnie kryje się szeroko zakrojona kampania edukacyjna związana z nowo budowanym zakładem. Żeby móc skutecznie wdrażać ten program edukacji ekologicznej, przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia te prowadzone było wiosną i opierały się właśnie o te scenariusze zajęć i o program edukacji ekologicznej, na których to materiałach Państwo będziecie pracować w ramach właśnie tego wdrożenia. A teraz Państwo macie zadanie, żeby tą młodzież, najmłodszą już, edukować w tym kierunku. Bo jak ich wykształcimy, tak i potem zostanie po nas świat. Gospodarka odpadami w sytuacji, kiedy jeszcze kilka lat temu mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia ze składowaniem surowych odpadów, przestawienie jej na to, co dzisiaj świadczy o nowoczesnym podejściu do tego problemu, to ogromne pieniądze i ogromne środki. W traktacie akcesyjnym zapisano między innymi, że do 2020 roku co najmniej połowa ogólnej masy odpadów trafiająca do zakładów unieszkodliwiania odpadów ma zostać odzyskana, a balast, czyli ta część, która do niczego nie może zostać wykorzystana, nie może być większa niż 50%. Ten projekt, tak bardzo drogi, on nie będzie efektywny, kiedy my sami nie będziemy w tym projekcie brali udział w zakresie gospodarki odpadami. Proszę Państwa, jesteśmy w tej głównej hali sortowni. To, co Państwo widzicie w tej chwili, to jest tylko 50% ogólnego zamaszynowienia tej hali. Taka druga część będzie po tej stronie, to wszystko będzie zabudowane, a więc tak naprawdę ruch tutaj pod spodem będzie bardzo zminimalizowany. Kto nie prowadzi gospodarki odpadami, a więc nie wydziela odpadów bio w odpowiedniej proporcji, kto składuje odpady energetyczne, podlega tak zwanym opłatom marszałkowskim, tak zwanym karom, płaci z tego kary. Ustawa o odpadach, mówię wyraźnie, kto nie prowadzi segregacji, to za tonę odpadów będzie płacił docelowo 400 zł opłaty marszałkowskiej. Do tego doliczyć koszty przewoźników, koszty unieszkodliwiania odpadów na składowisku. To może być kwota rzędu 600-700 zł. I zobaczycie Państwo, za rok, za dwa, wiele samorządów w Polsce, bo tego typu projektów jest bardzo mało, naprawdę bardzo mało. Wiele samorządów w Polsce będzie naprawdę duże środki przeznaczała na pokrycie karami tego, że na czas nie wprowadzili odpowiedniej gospodarki odpadami na swoim terenie.